ja króciutko dwa słóweczka, proszę Państwa. Ja się w ogóle bardzo cieszę, że po raz czwarty się spotykamy w tym miejscu na różnych, z różnych okazji. Dzisiaj jest wyjątkowy rajd, tylko krótko powiem, wyjątkowy, nie taki jak zwykle bywały, wyjątkowy dzień radości, dumy i my, myślę, dzisiaj tą radość będziemy celebrować i z tego się bardzo cieszę, że jesteśmy tutaj. Pojedziemy dzisiaj, proszę Państwa, odwiedzimy dzisiaj 11 miejsc, które wyznaczył mi kustosz pan Jacek Cetrej naszej Izby Regionalnej. Są to takie znane bardzo, myślę, miejsca, które wyznaczają naszą historię, w których wiele się wydarzyło w dziejach naszego miasta, naszej gminy. I myślę, że dobrze. Ja natomiast połączyłem te miejsca niteczką rowerową, którą dzisiaj przejedziemy i mamy okazję dzisiaj, myślę, celebrować z dumą, radością to jedno z najważniejszych świąt naszego kraju, 103. rocznicę odzyskania niepodległości, gdy nasz kraj wrócił na mapy świata. Proszę Państwa, teraz krótko tylko o bezpieczeństwie. Ponieważ jest nas dość dużo, zgodnie z przepisami, proszę Państwa, pojedziemy dzisiaj drogami publicznymi, zgodnie z przepisami, w grupkach 15-osobowych. I ja to zaraz powiem, jak to zrobimy, to będzie łatwo. Nazwisko A, B, C, D, 15 osób, E, F, G, 15 osób. I z takimi przerwami, żeby samochód jadąc z tyłu mógł nas po kolei jakby wyprzedzać. I bardzo proszę na drogach publicznych, aby zachowywać tą odległość pomiędzy, i to jest zgodnie z przepisami, nikt się, ja wiele razy już jechałem w takich grupach poza granicą w kraju i nikt się nie czepa, można spokojnie, zgodnie z przepisami, bez ograniczenia w ruchu drogowym tak przejechać. I tak dzisiaj pojedziemy, żeby nam nikt nie zwrócił. I mamy panią Jolantę Koźmin, która jest prezesem Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów i która będzie, powie o tym zaraz, to może ja już zostawię, to pani Jola powie całą resztę. I chciałem jeszcze na zakończenie podziękować Centrum Edukacji Ekologicznej z Pawłem Mizerem na czele i Obywatelskiemu Forum Samorządowego, że po raz kolejny jakby przyłączyli się do naszego wspólnego, dobrego działania. Pokrótce, nie będę więcej zanucał. Dziękuję bardzo. Proszę o głos teraz panią Jolę Koźmin. Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie. Ja chciałam powiedzieć taką dobrą nowinę, że dzięki funduszom unijnym i dzięki staraniom Urzędu Miasta Czechowice-Dziedzice jest możliwość zrobienia koncepcji ciągów rowerowych na terenie Czechowic-Dziedzic. To jest podstawowy dokument, który, na bazie którego będzie się projektowało, do którego będą odnosić się projektanci ruchu drogowego. Jest to bardzo ważna rzecz, dlatego robimy tutaj konsultacje na terenie ośrodka. I moi drodzy, ja zapraszam wszystkich, którym jest na sercu miłe to, żeby tutaj jeździć bezpiecznie, żeby były tutaj fajne drogi rowerowe, żeby one były dobrze skomunikowane, żeby była dobra nawierzchnia i dobre rozwiązania. Jeśli macie jakieś pomysły, to ja tutaj jestem. Jeszcze w przyszłym tygodniu jestem tutaj dzisiaj z Wami i zbieram te wszystkie pomysły, które Państwo mielibyście dotyczące poprawy, polepszenia komunikacji rowerowej na terenie gminy Czechowic-Dziedzic. W związku z tym te wszystkie informacje pójdą do tego, żeby koncepcja, która jest w trakcie powstawania, uwzględniła to, no i była jak najbardziej doskonała, ponieważ tak jak mówiłam, to jest dokument, do którego odnosić się będą następni projektanci, którzy będą projektowali ruch drogowy. Więc jeśli ktoś ma ochotę, ma jakiś pomysł, to ja jestem dzisiaj do dyspozycji, jestem też w przyszłym tygodniu, tylko trzeba się umawiać, ale również mam tutaj formularze, które mogę Państwu dać, wypełnijcie w domu i przyniesiecie tutaj i one także będą uwzględnione. Także dziękuję Wam pięknie i zapraszam, czekam na wszelkie Wasze pomysły. Dziękuję. I super. I dobra, już mam kilka takich pomysłów. Teraz, proszę Państwa, zgodnie z tym, co powiedziałem, podzielimy się na grupki.
uroczystości ku czci 103. rocznicy odzyskania niepodległości. Pomnik wolności. Cień pomnika wolności, czołowice dzielnice. Pierwotne miejsce ustawienia tego pomnika przy dworcu kolejowym. Dwa słóweczka, proszę Państwa, co mi tutaj pan Jacek Setter napisał. 27 maja 1942 roku o godzinie 19:45 doszło tutaj do pokazowego mordu dokonanego przez hetlerowców na 5 polskich cywilach ściągniętych z sąsiednich miejscowości. Zostali powieszeni na tym dębie. Byli to bracia z Dziedzic, 2 mieszkańców Zabrzega i 1 Zarzecza. Na tym dębie publicznie. Gospoda, w której zamordowano kapitana Henryka Flamę. Ale to była wtedy zdrada, którego tu zamordowali. Ja tylko chciałem powiedzieć, że byłoby wszyscy. A z tamtej strony była ten tak. No ja chciałem, tylko jak wszyscy dojadą, to może powiem, żeby zwrócili uwagę na tym, bo nie, może nie wszyscy wiedzą, o czym ja mówię. No. Może nie.
Wszyscy, może nie wszyscy wiedzą, ta ściana jest tu za tym rogiem, na tym budynku, upamiętniająca zamordowania w tym roku, w tym lokalu Henryka Flamy. Tu jak za tą rynną, na tej ścianie bocznej jest taka tablica. Kto nie wie oczywiście. I podjedziemy dalej. Jest tablica. A tutaj znajduje się pomnik księdza Józefa Lądzina, znanego Zabrzega, redaktora Gwiazdki Cieszyńskiej, burmistrza Cieszyna. Do toalety, także musimy spokojnie się uzbroić w cierpliwość. Wszyscy słyszeli? 7-8 osób w kolejce do toalety. Tu już osiągamy wał rzeki Wisły. Tak, no to warto też dodać, Wisła do 1920 roku była rzeką graniczną tutaj. Od czasów wojen śląskich między Prusami a Austrią stanowiła granicę prusko-austriacką. Do 1918 roku, a potem przez 2 lata granicę polsko-niemiecką. W 1920 roku granica przestała istnieć po przyłączeniu Górnego Śląska do Polski, do II Rzeczypospolitej, w wyniku działań powstańczych. To jest przebudowa Czechowickiego węzła kolejowego, realizowana już od 2 roków. Niestety kosztem znaków wyślanej trasy rowerowej. Proszę. Wewnątrz Legionów Polskich. Gospoda z 1904 roku. Thank you.
Nie miałam czasu na to. A wszyscy dojechali? Ja tylko dwa słóweczka, dosłownie nie będę zanucał. Proszę Państwa, to mi napisał kustosz Izby Regionalnej, pan Jacek Cetler. Miał być obecny, jak powiedziałem, nie ma go. To jest gospoda Ustryczków, proszę Państwa. Pełniła kiedyś rolę ośrodka patriotyczno-kulturalnego i sąd w 1914 roku wyruszyła grupa ochotników ilości 40 naszych legionistów do Legionów Piłsudskiego. Informacja tutaj o tym wymarszu jest na tej tablicy pamiątkowej, ufundowana przez Towarzystwo Przyjaciół w okresie pierwszego powstania śląskiego. Mieścił się tutaj magazyn broni, obecny murowany budynek gospody powstał w 1905 roku. I tutaj u Stryczków mieściła się najstarsza karczma, proszę Państwa, w dziedzicach. I początkowo była to drewniana chata nakryta słomą. To jest bardzo taka znacząca postać w historii naszego miasta, naszej gminy. A co ja, pan Jacek Cetler, kustosz naszej izby, napisał na temat, to tutaj Edziu pozwoli, że pozwólcie Państwo, że przeczytam. Budynek z 1903 roku przy ulicy nad Wisłą 1, który mieszkał i ordynował w okresie międzywojennym dr Zenon Różewicz 1891-1939. Lekarz dziedzickiego szpitala wojskowego, a od 1922 roku lekarz zakładowy przy kopalni Silesia. Działacz Ligi Morskiej i Kolonialnej, macierzy szkolnej Księstwa Cieszyńskiego i Polskiego Związku Zachodniego. To jest trasa rowerowa przy ulicy Traugutka w Czechowicach. Bardzo kontrowersyjna swego czasu, ale niepotrzebna. Wrzawa w internecie była dość sporo, a jak przyszło zebranie, to tylko 5 osób. A więc wypisywać komentarze każdy umie, a jak przychodzi co do tego, to nie ma nikogo. Warto też dodać, że minęliśmy przed chwilą
miejsce, Kajstoł, pomnik polsko-radzieckiego braterstwa broni. Pomnik już zlikwidowany. Pomnik ofiar pożaru rafinerii. Jako dwa słóweczka, co mi tutaj pan Jacek Swetler napisał. Proszę państwa, to jest pomnik ofiar pożaru rafinerii. To zresztą pisze tutaj bohaterskiej obrony rafinerii przed pożarem w czerwcu 71 roku. Odsłonięty w 82. Obelisk upamiętniony właśnie te ofiary. Według projektu Jana Hermy z Goleszowa był 26 czerwca 71 rok. Minęło w tym roku 50 lat. I w tym pożarze, proszę państwa, była piękna, słoneczna, upalna pogoda. I o 19.20 piorun uderzył w zbiornik i się rozpoczęło. I zginęło 37 osób, a 105 zostało rannych. Pomnik wolności w Czechowicach. Sobie jeszcze wspólne zdjęcie zrobimy gdzieś tak na tle tego pomnika tutaj. Taka z propozycja, ale to ja powiem dwa słóweczka i później sobie zdjęcie zrobimy. Pomnik wolności, co mi Jacek napisał, pan Jacek regionalnej. To jest, ja powiem tak, rekonstrukcja tego pomnika, taki sam pomnik, tylko wykonany z innego materiału, był wtedy z kamienia, stał przed dworcem PKP, tam na chodniku przed dworcem PKP, pomiędzy ulicą Kolejową a Placem Wolności jest cień tego pomnika, cień i tablica pamiątkowa, bo tam taki sam pomnik tej samej wielkości, tylko z innego materiału wykonany, stał w latach, proszę państwa, żeby tutaj być zgodny, od 1924 do 1939 i Niemcy w początkach wojny tam ten pomnik wyburzyli i później świetnie powstał pomysł w naszej gminie, żeby taki pomnik odrestaurować, żeby on jednak upamiętniał te bardzo wydarzenia naszego kraju i tak dalej. I stulecie, udało się dokładnie stulecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości w 2018 roku odsłonić ten pomnik i myślę, wielku zadowoleniu myślę nas wszystkim mieszkańcom. Przed dworcem na placu miał w wysokości 6 metrów, podobnie jak ten. No to tak pokrótce tyle. A wiele innych kamieni jest w OSP Dziedzice zaproponowane. Tak? Tego pomnika, tak? No proszę bardzo. Wiele innych kamieni w OSP Dziedzice. Wiele, parę tamtych kamieni. Aha, parę. Tak, no to zakończyła się ta nasza rajza dzisiaj. Wspólna rajza. Co ciekawe, bardzo fajny akcent na sam koniec. Tak się okazało, że po raz kolejny spotkałem swoich widzów z kanału Rowerowo-Narciarski Świat. No, powiem tak, sytuacja dość fajna. Rzeczywiście pozdrawiam panów z Gotałkowic.
cieszę się, że oglądają, chociaż tam mówię, tutaj bardziej polecam aktywność. Usłyszałem też wiele miłych słów pod moim adresem, że tam różne tematy są poruszane. Tematy też czasem i polityczne, tematy historyczne. Także zapraszam do oglądania, ale jeśli ktoś chce oglądać, to priorytetem jest jazda. Do tego Was wszystkich zachęcam. A Panów subskrybentów bardzo serdecznie pozdrawiam. I cieszę się, że dzięki też moim filmom jeżdżę na rowerze. Przepraszam, na kole. My na Śląsku. Tak, no to jest już Brunów. Już się ta nasza rajza zakończyła. Rajza niepodległości, związana oczywiście z 103. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Zapomniałem też dodać istotną sprawę, że u mnie jest zawsze taka tradycja, że jeżeli rajza się odbywa w dniu jakiegoś narodowego święta, to zawsze na rowerze, czy też bardziej po śląsku, na kole jest fana biało-czerwono, czyli no wiadomo, o co chodzi. Zresztą widzicie to teraz, ale też w tym roku podczas tego święta jest też, nie wiem, czy się mi to uda pokazać, nowość, a mianowicie coś takiego na mojej dumnej piersi jest orzeł, jest no są kontury granic Polski, granic zwłaszcza tutaj, które są niestety w obecnym czasie naruszane przez imigrantów, ale to jest temat bardzo taki polityczny między Polską a Białorusią. Takie nieciekawe sprawy się dzieją, także no, nie będę się tutaj nad tym jakoś tak rozwijać, bo to są sprawy polityczne, międzynarodowe w zasadzie już. I też dziękuję wszystkim widzom. Cieszę się, że w Goczałkowicach mnie oglądają. Bardzo się cieszę z tego powodu. Super. No takie zaskoczenie trochę, że mnie ludzie, kurczę, na trasie rozpoznają. Ale nie pierwszy raz mi się to zdarza, także super. Fantastycznie. Cieszę się. Ale pamiętajmy też, że oglądanie filmów nie jest takie może wskazane, a bardziej jest właśnie aktywność rowerowo, tudzież też inna, czy też narciarsko, czy rolkarsko, jako też w tym sezonie się udała. I pamiętajmy, że to jest ruch, oddech, wolność, energia, radość. A ja jeszcze w ramach tej wolności, energii, radości jadę sobie na rajza po okolicy, bo jeszcze słońce wysoko. No to jest Brunów, ulica Kopaniny, parking miłości. To witamy już w zasadzie o, dokładnie na granicy jest, super, jest oryginał na granicy, nie wiem czy widzicie słupek graniczny, jak nie widzicie to zaraz zobaczycie, widzicie granicznik, teraz na pewno widzicie, widać, to jest granicznik. Gmina Czechowice Dziedzice jest po prawej stronie, a gmina Chybie jest po lewej.
wiadomo, że Czechowice-Dziedzice to powiat bielski, a Chybie to już cieszyński. I właśnie na granicy tych dwóch gmin znajduje się bardzo ciekawe miejsce, a mianowicie rezerwat ścisły, torfowiskowy, który się nazywa Rotus. I właśnie zmierzam do jego granicy. Czemu do jego granicy? Jak sama nazwa wskazuje, jest to rezerwat ścisły, torfowiskowy i człowiekowi tam wchodzić nie wolno. Bardzo cenny przyrodniczo obszar tutaj, w tym rejonie. To jest takie torfowisko. No i jak widać, dalej już iść nie mogę. Tam są bagna, w których mogę się po prostu utopić. No niektórzy tam wchodzą, zresztą już czuję tutaj pod nogami, że jest miękko, a jestem na granicy tego rezerwatu. Mogę jeszcze tu troszkę podejść, ale już jest miękko. Już jest problem, o. O. Widać częstawiska, dlatego dalej już nie idziemy. Jest ciekawa historia z tym miejscem związana. Mianowicie legenda głosi, taka nasza lokalna, skąd się wzięła ta nazwa Rotus, nie? Taka nietypowa nazwa. Otóż od ratusza. Rotus, ratusz. Generalnie rzecz biorąc, podobno w dawnych czasach tutaj była robiona jakieś badania archeologiczne związane właśnie z tym miejscem i okazuje się, że tu podobno kiedyś była osada. Tak legenda głosi. Była osada. Było takie małe miasteczko i tam był ratusz w tym miasteczku. No i był taki pewien czas, że to wszystko się zapadło w tych bagnach i tam są uwięzieni ludzie. Podobno, że nawet wieczna impreza tam jest w tej osadzie, że oni tam cały czas imprezują, że to jest podobno kara do tych ludzi. No, jeśli tam imprezowanie to jest jakoś kara dla ludzi, no to nie wiem. Że tam tańczą, śpiewają, w ogóle biba na całego. Ale, co jest ciekawe, to jest spowodowane przez diabła, no, wiadomo. Co jest ciekawe, podobno jedną noc w miesiącu ci ludzie wychodzą i ten ratusz podobno się wynurza. Raz w miesiącu jedną noc. Taka jest legenda. Czy tak jest naprawdę? No nie wiem, nie widziałem jeszcze tego ratusza. Druga sprawa jest taka, że właśnie pan Nowrotek w książce opisuje, że tutaj dwóch takich przyszło i spotkali takiego utopca, bo tu też jest generalnie rzecz biorąc żabi kraj. Legendy o utopcach, o jakichś nocznicach, o różnego rodzaju michehe, taki potworek też, czy też o bebokach, o takich różnych tutejszych, można powiedzieć, demonach. A demonach, no ale też były dobre duchy. Generalnie rzecz biorąc, opisane przez pana Nowrotka w swoich publikacjach, do których tutaj was zapraszam. Co ciekawe, te publikacje są dostępne także za darmo w internecie i zamiast grać w jakieś głupie gry w internecie, poczytajcie sobie te publikacje. Mam nadzieję, że uda się mi znaleźć dobry adres z tej strony. Pan Nowrotek to wszystko opisuje. Bardzo ciekawe historie właśnie związane tutaj z Ligotą, z Czechowicami, okolicą Rudzica nawet jest opisana. Część Chybia,
No jak panowie są z Goczałkowic, to będą tutaj kojarzyć te tereny. Moi widzowie, których dzisiaj spotkałem na rajdzie niepodległości. I cieszę się, że mogę powiedzieć tak trochę o tym moim terenie. Ale też właśnie zastanawiałem się kiedyś ta nazwa Rotus i dzięki panu Nawrotkowi już wiem, o co chodzi. Że to od ratusza jest ta nazwa. Podobno jakoś wieczna kara tam jest. I kara wiecznej imprezy. No. Ciekawa sprawa. Nie jeden to by chciał tylko imprezować. I nic nie robić, żeby jeszcze kasa do kapsy leciała, nie? Tylko same imprezy i nic więcej. No ale to już tylko moja taka dygresja. Dobra, jadymy dalej. Śmić się zaczyna. Sługi tutaj są. Generalnie rzecz biorąc, sługi, czyli pociągi, nie? Sprawa jest taka, że to jest też kolej między Zabrzegiem a Chybiem. Także z Goczałkowic też tu przyjedziecie. Wysiadać na stacji kolejowej Zabrzeg Czarnolesie. I można się tu pospacerować po tych lasach. Ale na Rotus nie idźcie, bo jest zakaz i możecie się zapaść. A co ciekawe, jeśli chodzi o przyrodę tego Rotusa, jest tu rosiczka, czyli mięsożerna roślina. Także moglibyście się zapaść, spotkałaby was kara i byście wiecznie imprezowali. No, dobra. Koniec tego gadania. Tak, no to już się też z wami będę żegnać. Fajnie było, fajna rajza. I w ogóle fajny dzień niepodległości. Do zobaczenia.